teatr jest takim fajnym laboratorium, w którym mamy komfort, mamy luksus, żeby się czemuś poprzyglądać. Dlatego szukamy, wymieniamy się różnymi rzeczami, powstaje wtedy sztuka. Ci ludzie, z którymi ja się spotykam, to są absolutnie wolni, fantastyczni ludzie. Po prostu nie forsować tego, co się ma w głowie i nie wymyślać różnych rzeczy, które nasza grupa zrobi, bo my tak chcemy, tylko żeby po prostu przyjrzeć się temu, co oni chcą, czego potrzebują. 50 dajemy my, jako prowadzące i prowadzący, 50 uczestnicy, to jest nasza wspólna odpowiedzialność. I jeszcze postanowiliśmy pójść w tematy dość trudne, bo na początku robiliśmy temat ojczyzny, ale ojczyzny jako ojcowizna, miejsce własne, prywatne. I znaleźliśmy fajny język i wydaje mi się, że właśnie działałam na zasadzie, czego one oczekują i w tą stronę idziemy.